Dobra, nagram króciutki filmik, jak ten EZ Cup HD60 Game Live nagrywa po podłączeniu konsoli PS3. Jak widać menu, widać, wszystko działa, tylko jest jeden motyw. Nie mam chyba dźwięku. Ustawienia systemu. W ogóle te menu tutaj w PS3 jest całkowicie inne niż w konsolach Xboxa. Nazwa systemu, język systemu, zestaw znaków. Trochę jest tych opcji. Ekran. Co nowego? Automatycznie uruchamia kod rejestracji DivX-a. Włącz obsługę formatu ATRAC, łącz się z internetem, co wykonanie procedury uzyskania włączenia formatu ATRAC. Aha. A i ustawienie systemu. Włącz otworzenie formatu. Lista zalecenia systemów. Narzędzie do formatowania. Informacja o systemie. Zobaczymy, jaki to w ogóle ma firmware. Wersja 4.85. Wolne miejsce 64 GB. 84. Podobno ta konsola jest zhakowana. Tylko nie wiem, czy softwareowo, czy hardware'owo. Ale 4.85, muszę sobie to zapamiętać, potem poczytać w necie o tym firmware'ze. Ustawienia motywu. Zobaczmy, może będzie jakiś motyw oryginalnie, klasycznie. Zobaczmy klasycznie. Airpaint? Aha, czyli takie tam motywy. Ustawienie daty. Ustawienie akcesoriów. Co tu będzie? Kalibracja kontrolera ruchu. Ustawienia kamery? To jest teraz z kamery podłączonej do systemu kablem USB. Słuchajcie, będzie 6 mi botanie bardzo. O, fajnie. Mam coś tego Microsofta. Ustawienie urządzenia audio. Modulator głosu. Powiem wam, że na razie jestem zamotany tymi ustawieniami. Dużo jest ustawienia drukarki, ustawienia wyświetlania, gaszacz ekranu, pełny zakres sygnału RGB. Pełny. AX zmień. Tak. Teraz jest chyba ładniej. Pełny zakres sygnału RGB. No. O wiele lepiej. Zostanie bieli na sygnału LP HDMI. Wyjście funkcji Depth Color. Aha, czyli to bym musiał pod 4K telewizor. Ale teraz jest lepiej. Jak włączyłem, co? Zakres pełny kolorów RGB. Ustawienia wyjścia wideo. HDMI komponentowe, kompozytowe, AV Multiscart. Ile nagrywam? 4 minuty. Dobra. I tak nie będzie. Tak. Ustawienia dźwięku. Ustawienia wyjścia dźwięku. Wybierzmy to ustawienie wyjściowego ręcznie. Kurczę, jestem już zamotany. A, co zobaczymy. Oh my god. Wiecie, o co chodziło, ja nie. Wybierzmy sygnału wyjściowego.
Słynny ty wzmacniacz AV, odbiornik. Czekajcie, dam może dwa kanały. A jest 44? Nie, no jest zaznaczone. Wyjście. Wejście. Okej, tak. To za niego przez kilka wejść. Włączone. Tylko wiecie co? Gdzie mam tutaj tego EZK-a? Jest tutaj. Wiem chyba, dlaczego nie ma dźwięku. Zaawansowane ustawienia dźwięku. Urządzenie przesłania wideo. Okej, włączyłem. Mi ręcznie. A co? No i gdzie teraz jest to zapisz? Myślałem, że są nie są zapisane. Nie. Tylko jak to zapisać? X. Wejście. Dobra, dam tak, nie wiem jeszcze za bardzo, o co tu chodzi. Nie ma dźwięku. Urządzenie przy składowaniu wideo. Właściwości. To nie to. Zaawansowane ustawienie dźwięku. A, czyli mono, to nie. Dobra, tylko monitorowanie dam. Chyba, że w menu nie ma dźwięku albo coś jest włączone. Jeszcze raz ustawienia dźwięku. Ustawienia wyjścia. Mówię, złączę FTV wzmacniacza. OK, automatycznie. Idea PCM, 2 kanały 44, 68 Hz. Nawet zapisać ustawienia. Aha. No ale nadal nie mam dźwięku. Kilka wyjść włączymy. Dźwięk klawiszy. Ustawienia sieci. Ustawienie połączenia, to jest połączenie internetowego. O, jest trochę tego. Tutaj co mamy? Jakieś galeria, muzykę. Lista odtwarzania. Nie ma nic. Co tu jest? Wideo. Gra. Internet, sieć. PlayStation Network, aha, tego to i tak nie wiem. Znajomy. Użytkownicy, ustawienia. Ustawienia gry, ustawienia wideo, ustawienia muzyki. Ustawienia czatu. Ustawienia systemu. To już tutaj byłem. Język systemu ma polski znak. Ale powiem wam, że mam to w OBS-ie tylko podłączoną tą PS3. Nie mam przez HDMI out wyjście i reaguje tak, jakbym miał telewizor. Szybka jest responsywność. Praktycznie nie widzę opóźnienia zbytniego. A procesor mi obciąża na 49%. Więc pewnie będzie jakość tego wideo trochę gorsza niż to, co tak naprawdę wychodzi.
Jeszcze raz spróbuję dźwięku. Nie wiem, albo w OBS-ie mam. Ustawienia, wyjście audio. No dobra, przez HDMI idzie. Tip złącza HDMI. Format sygnału wyjściowego 44,1 Hz. Czekajcie, jeszcze jedną. Polski, ok. Jeszcze jedną sprawę. Sprawdzę odwóz mikser głośności. Nie, to nie to. Gdzieś widziałem, że tam się chyba jeszcze coś ustawia w tej karcie. Otóż ustawienie dźwięku. I tu było panel sterowania dźwiękiem. OK, mam nagrywanie, cyfrowy interfejs audio, EZ-Capture Capture, właściwości i teraz mam tak, nasłuchiwanie, nasłuchuj tego urządzenia, nic nie słyszę, poziomy, mam 79, dałem 99, zaawansowane, dwukanałowe, 16-bitowe, 48 Hz, jakość DVD. Dwukanałowe, 16 bitów, 48. Właściwości. Czyli 16 bitów. Tutaj wyjście audio HDMI automatycznie. 16 bitów, 64. No nie wiem, jeszcze tego nie rozkminiłem. Urządzenie do funkcjonowania wideo. Zaawansowane ustawienia dźwięku. Monitorowanie, przekazywanie na wyjście. Też nic nie słychać. Dobra, czyli to nie tędy droga. Zaawansowane ustawienia dźwięku wyłączone. To w OBS-ie teraz sobie zmieniam funkcję. No tak. Ten to mi z problemu mikrofon wejściowy przechwytuje. Ale dźwięk z PS3 nie idzie mi do OBS-a przez HDMI-ka. I pytanie dlaczego? Jak to zrobić? Na pewno jest jakiś trik. Ustawienia zabezpieczeń. Szkoda, że nie mam żadnej muzy. Dobra, to będzie na razie taki teścik. Że PS3 podłączona pod to. Bez problemu mogę nagrywać. Tyle, że na razie nie ma dźwięku. Jak macie jakieś pomysły, o co w tym może chodzić, dajcie mi znać w komentarzu. Siemanko, pozdrawiam.